okazją do dzisiejszego spotkania jest uroczystość 65-lecia istnienia Bocheńskiej Książnicy. 1 kwietnia 1946 roku kuratorium krakowskiego okręgu szkolnego powierzyło pani Marii Bielawskiej funkcję kierowniczki Biblioteki Powiatowej. Dzień ten uznany został za datę powstania biblioteki. I tak właśnie rozpoczęła się nasza do dziś istniejąca 65-letnia historia Bocheńskiej Biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna już od 65 lat służy lokalnej społeczności, popularyzując książkę, czytelnictwo, pomagając w uzupełnianiu wiedzy, w samokształceniu, oferując różnorodne formy działalności kulturalnej, prowadząc działalność instrukcyjno-metodyczną dla całej sieci bibliotek publicznych w powiecie bocheńskim, gromadząc i udostępniając informacje regionalne, promując działania lokalnych twórców. Wraz ze zmieniającymi się warunkami społecznymi, gustami i potrzebami użytkowników zmieniła się i nasza biblioteka. W ostatnich latach proponowała swoim użytkownikom około 141 tysięcy książek, głównie w języku polskim, ale również i literaturę obcojęzyczną. 13,5 tysiąca materiałów audiowizualnych, dokumenty elektroniczne, czasopisma, zestawy do nauki języków obcych. Mieszkańcy Bochni i Bocheńszczyzny chętnie korzystają z oferty naszej biblioteki. W ostatnim roku w sieci miejskiej zarejestrowano ponad 10 tysięcy czytelników, co daje 34% wskaźnik czytelnictwa. Odwiedziło nasze mury ponad 75 tysięcy użytkowników, którzy wypożyczyli ponad 184 tysiące zbiorów. Promocja czytelnictwa i wartościowej książki to jedno z podstawowych zadań naszej instytucji. Do trzeciego roku mniej więcej trzeba, żeby być wśród bliskich. Ale potem zaczyna się to wyjście w świat i jeżeli jest to środowisko przyjazne, to jest wejście łagodne. I potem następuje rozwój do tego momentu, kiedy zaczyna się szukać wspólnoty zewnętrznego świata. To już jest 14 roku życia. A więc na ten okres pierwszy jest najważniejsze stworzenie i atmosfery, i warunków, żeby w świat wejść. Po to wymyślono biblioteki. Nie tylko po to, ale także po to. Tylko tyle, że one muszą mieć możliwość spełniania takiej funkcji. Czy mają? Odpowiedź jest trudna, ale w zasadzie nie. Mamy w Polsce 8,5 tysiąca bibliotek publicznych. Jakąś formę bibliotek dla dzieci mamy w 900 bibliotekach. No to jest pytanie, a ta 7,5 tysiąca to co? To jest duży kraj. Jeśli przyjrzeć się od tej strony, to właściwie tak jakbyśmy zaczynali od początku. Jeżeli to zadanie uznamy za ważne. Biblioteka wtedy jest lokalna, kiedy ludzie o niej mówią, że to jest biblioteka tutejsza. Że to jest biblioteka nasza, że wtedy można się z nią jakoś utożsamić i traktować ją jak inne te instytucyjki lokalne. To tworzy pewne związki, w których wzajemnie możemy się jeszcze oglądać, spotykać, widzieć, tylko trzeba to zaaranżować. Żeby było tak, jak należy, no trzeba jednak trochę tego działania podjąć. Niektóre biblioteki to robią, ale trzeba powiedzieć, że głównie takim obszarem, powiedzmy sobie, wzbogaconego programu mogą się pochwalić biblioteki większe. No właśnie, taka jak tutaj biblioteki miejskie, biblioteki w dużych środowiskach, w dużych obszarach. Małe mają z tym kłopot. To jest problem nie tylko tych bibliotek, nie tylko ich wina. My po prostu nie stworzyliśmy pełnego systemu bibliotecznego. Każdy musi funkcjonować tak naprawdę sam. To jest dramat polskiego bibliotekarstwa. Tak nie ma nigdzie na świecie.
i coś z tym trzeba zrobić. No ale nie sądzę, żeby nam się udało to załatwić szybko. W związku z tym trzeba przynajmniej, żebyśmy się wszyscy starali tworzyć właśnie takie lokalne ośrodki integracyjne. Co można zrobić? Przede wszystkim kronikę lokalną. Dzisiaj to żaden problem. Ona może być elektroniczna, ale stworzenie pewnego zespołu informacji o tym, gdzie się jest, skąd się wzięło to, co jest, jaka była przeszłość, okazuje się być czynnikiem bardzo integrującym.